Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Heroes and Generals Carriera Alianta. Słuchajcie, dzisiaj będziemy się bawić czołgiem lekkim. Nie chciałem tutaj Shermana, nie chciałem Hellcata, chciałem po prostu M2A2 i żebyśmy trochę zarobili na nim, bo jak wiecie, no z hajsem to średnio ostatnimi czasy, a jednak no przydałoby się tutaj coś podrobić, coś zarobić trochę więcej. Natomiast kwestia jest też tego typu, że wybrałem sobie wojnę. I co ciekawe, wysłałem przed wyborem pojazdów, czy przed wyborem bitwy, może tak, zacząłem szukać bitwy i w międzyczasie włączyłem mapę generalską i wysłałem wszystkie jednostki na Litomyśl. I gdzie jesteśmy? Litomyśl. To jest taka ciekawostka w sumie, nie? Także jakby no, fajnie, że te resursy gdzieś tam się będą też ode mnie pokrywać. Mam tylko nadzieję, że to wygramy. Bo to jakby jest dość istotne. Ja bym sobie podjechał trochę bliżej jeszcze. Dobra, typek zginął. Dawno nie grałem czołgami, więc tutaj ciężko mi powiedzieć, jak mi będzie szło. Mam nadzieję, że dość dobrze. Oni mają też jakieś czołgi chyba. Coś tam mają, więc trzeba będzie uważać. Natomiast my ogółem resursów, jeżeli chodzi o czołgistów, to mamy sporo, więc można się pobawić. Ajajaj, karamba, ja już widzę, że będzie nieciekawie. Że to nie będzie easy game. Biorąc pod uwagę ilość czołgów, które gdzieś tutaj się przewijają. Dobra, coś tam uszkodziłem. Kurde, naprawdę? Wiem, że ten jeden ziomek na E3 tutaj jest, ale to nam niestety nic nie da. Zrobiłbym to takim trochę skokiem, ale to jest panterka. Więc ciężko mi powiedzieć, czy ja ją w ogóle będę uszkadzał. Chociaż jak będę strzelał w dupsko, to jest duża szansa, że to ogarnę, albo i nie. Kurde, najgorsze jest to, że tamci we mnie strzelają. Wiecie, o co chodzi, nie? To jest takie... Not good? Aj, fuck. Ale chyba jednak Hellcata będę musiał tutaj wziąć. Trochę za dużo tutaj jest... Za dużo jest niszczycieli, czy niszczycieli, za dużo ciężkich średnich czołgów. Jak to w ogóle brzmi, nie? Ciężkich średnich czołgów. No ale jednak, kurde, panterka nie należy do czołgów, które łatwo zniszczyć. A przynajmniej nie jakoś tam łatwym sposobem. A tym bardziej jest M2A2. Więc trzeba walczyć trochę innymi metodami też. O fuck, zapomniałem, że tu jest 1 do 1, jeżeli chodzi o strzał. Ładnie siadło. Pięknie siadło, jeszcze tylko raz. O nie! On to przyjął tak, że się odbiło. No i dobra, do widzenia. Jednego dojechanego mamy Hellcatem. Swoją drogą Hellcatem chyba nie grałem zbyt wiele, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo jednak, kurczę, później tego Shermana dobiłem, jeżeli chodzi o hajs. I tym Shermanem nawalałem, tak mi się przynajmniej widzi to, tak to pamiętam. Czemu on tą panterą się nie rusza w ogóle, ty? To jest ciekawe. Nie wiem, w które miejsce za bardzo celować, żeby to miało sens, żeby to było, wiecie, tak mega skuteczne, ale chyba tu. Dobra, czyli dwóch mamy wykończonych. Wiecie, Gryfciu wsiada do niszczyciela czołgów i od razu, kurde, wszyscy znikają dosłownie z mapy. Bo to jest już drugi czołg. Wow, to było niebezpieczne. Natomiast no, na pewno muszę uważać też, nie? Fuck. Szkoda, że nie mam pocisków HE, to by na pewno tutaj trochę pomogło. Nie chciałem tak robić, ja wiem, że to są... apeki, że się nie powinno, ale kurde no... Wiecie jak jest.
Muszę trochę swoim chłopakom pomóc, bo jednak no sobie nie, sami nie dadzą niestety rady. Kurde, w kamień trafiłem? Patrzcie, ile czołgów jedzie. A to J1 jest, jak dobrze widzę. Oj, nie trafiłem. Zachwiało mną trochę. Dobra, zbyt dużo ich do mnie strzela. Trochę za bardzo się chyba wysunąłem. O, siema. Także tak, wszędzie można kogoś spotkać. Nie wiem, czy jest, zostałem ostatnim youtuberem, który robi gdzieś tam filmy z Heroesów. A podejrzewam, że jednym z ostatnich na pewno. Dlatego to tam gdzieś swoje robi. Wiem, że dostałem gdzieś tutaj obok mnie, to poleciało, nie? Tak, nagrywam, nagrywam, cicho. Ja słyszę tutaj z boku przeciwników. No w kurwę... Wypierdalaj, typie. Wiecie, co jest najgorsze? Nie jest najgorsze to, że ten ziomuś do mnie strzelił, nie? Jakby to tam walił w sumie pies, ale... Najgorsze jest to, że ja się, kurde, naprawiłem już. O, jaki ładny biały ślad na mnie został. Najgorsze jest to, że ja już się naprawiłem, a on mnie znów docisnął tutaj trochę. Niestety. Musiałbym sobie wziąć szybsze naprawianie chyba, chociaż powinienem mieć tą baretkę, tak mi się wydaje przynajmniej. No nie wiem, no kurde. Dobra. Naprawiony jest chyba cały, to możemy się ruszyć do przodu trochę. No, dużo jest czołgistów, to na pewno. Trzeba bardzo na to uważać. Oj, chyba mu się przesunąłem. Takie mam wrażenie dziwne. Ty w pierścień wierzy. Jakim cudem ten czołg tyle wytrzymał strzałów od Hellcata? Wy to widzicie? Ja musiałem w niego 5 strzałów wyrzucić. 5 strzałów. Z Hellcata. Nie tam z jakiegoś gówna, nie? Z Hellcata. To jest takie dość zabawne. Dobra, widzę, że wszyscy tam w niego nawalają. Dobra, zniszczyli go. Nie tylko ja tutaj Hellcatem jestem. Dobra, ja bym zjechał się trochę... podleczył. Bo jednak, kurde, to, że nie mogę wieży odwrócić, to jest takie trochę słabe. Jezus, marzenia się spełniają. What? O, dzięki, dzięki, mordo. Co to za marzenia? Ja już się boję, nie? Tak myślałem, że o to chodzi. Rzadko się zdarza, żeby aż tylu widzów gdzieś tam grało w jednej bitwie ze mną. Serio. Że bardzo rzadko się zdarza. Jednak wiecie, jak gracie, to tak jedna osoba, dwie osoby i mało kto się odzywa jeszcze, bo to też jest jakby inna sprawa. No
Natomiast ja nie mam gdzieś tam stresu, żeby odpisywać, także easy. Wow, wow, niedobrze, odbiło się. Dobra, to ładnie siadło. Chyba już po sprawie, co? No, po sprawie. Ostatni pocisk mi został. No, co jest? Czemu ja nie mogę wyjechać stąd? Ty, stój, 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 stój. Ja nacisnąłem w ogóle do przodu, ten zasuwa. Dobra, raz trafiony, teraz muszę poczekać, aż mi się, kurde, ammo odrespi, co jest takie trochę, you know. No, że słabo po prostu, no. Ale 6 na 1, 800 wyniku. Uważam, że to nie jest najgorsze, nie? Najgorsze, najgorsze. Uważam, że to nie jest najgorzej. Całkiem zresztą fajny wynik, biorąc pod uwagę, że kurde, nie grałem czołgiem. Ociepanie, nie pamiętam kiedy ostatni raz. Ale myślę, żeby było 6 na 0, gdybym od początku wziął Hellcata. Ale nie pomyślałem o tym, że to może być dobre wyjście. Inaczej. Nie pomyślałem, że... O ty śmieciu. Co to jest? A, to jest Aufschack. Niedobrze. No nie mam szans z nim. Bardziej jak nie mogę wjechać pod górkę, świetnie. A, będę się teraz w jedną stronę tylko kręcił. Cudownie. Dobra, no to tak się pokręcimy, no może akurat nie trafi. A mi się załaduje na 100%, ale szczerze, o właśnie, szczerze wątpię. Albo nie wiem, ktoś mnie uratuje. Bo widzę, że tam jakiś Tiger Bonzo mnie próbuje ratować. No i jestem chyba w dupie. Chyba ta. Czy ty, Gonzo, możesz go... wjedź w niego, wjedź w niego od tyłu, błagam! No i chuj. Świetnie, że odrespiło mi teraz ammo. Jak ja i tak nic nie zrobię. Gonzo, błagam, rozwal go! Jebać to. Czy mógłbym wziąć Shermana w sumie, nie? Nie wiem, czemu Gonzo go nie rozwalił, kurwa, miał Hellcata, halo. No słabo to wygląda. Słabo, słabo to wygląda. Nie wiem w zasadzie, czy lepiej Hellcatem, czy Shermanem. Sherman na pewno droższy jest trochę w utrzymaniu. Nie no, Hellcatów w sumie mamy, dobra, wale to. Biorę Hellcata, wiem, że nie mam APCR-ów i szkoda w sumie, bo przydałyby się bardzo. Ale no trudno. Naprawdę bardzo by się przydały APCR-ki tutaj. Tym bardziej w takiej sytuacji, jak kurde wyjeżdżam, a typ za mną, wiecie, a wiecie o co chodzi. Mam tylko 3 czołgi zniszczone. Gonzo ma trochę lepiej. No wiem, że tracimy o jeden. Nic nowego, powiem tak, nic nowego. Co z tego, że przejmujemy o 2, jeżeli tracimy o 1? To jest takie, wiecie, bezsensowne, nie? Bezsensowna wymiana, która i tak nie dojdzie do skutku. Bo to oni mają jakby mocniejszą stronę na... na o 2 niż my. W sumie niepotrzebnie bez amunicji jechałem tam na górę, ale to jakby inna kwestia też. Bo jakbym miał ammo, to podejrzewam, żebyśmy go dojechali, tego typa. Znaczy nawet nie ja sam, nie? Ale z Gonzem byśmy go wzięli na 2 baty i byśmy mu tam w dupkę wjechali, ale tak to...
No słabo. Znaczy inaczej, ja też może nie trafiłbym w niego w ogóle, bo prawda jest taka, że kurczę, na samym początku go nie zauważyłem. O, świetnie! Świetnie! For real, kurwa. Ciekawe, czy ja będę mógł tak leżeć, ty. Czekajcie, to będzie dość bekowe. Tylko nie mogę, kurde, niżej. Najgorsze jest to, że jakbym mógł jakoś się wybić stąd. No jak będę strzelał, to może to coś da, ale... Nie, bo ja w ogóle nie mam odrzutu. Bez sensu. Ja pierdolę. Kurwa. Jak można taki przypał zrobić, nie? Blank, weź wjedź we mnie i mnie wyrzuć stąd. No, też się świetnie bawię, ziomuś. Najgorsze jest to, że jak stoję do góry nogami, to ten obraz trzepie, tak, nie? Chcesz? Chcesz? Nie chcę cię zabić, typie. Czekajcie, bo ja się coś ruszam, ale... Mam takie wrażenie, że niewiele się ruszam. O, trafiłem. Nie wiem, co tam jest, ale próbuję to trafić. O, trafiony. Kurde, w sumie taka obrona mostu. Nikt się nie domyśli, że ten czołg jest sprawny. Bo jednak, wiecie, leżę do góry kołami. Z drugiej strony trafić to też ciężko, ale... To trochę inna kwestia. Jakby ktoś mi zespotował czołgi, to by było naprawdę świetnie. Bo bym chociaż próbował strzelać. A tak to mogę tylko tak na lipę walnąć, wiecie, o co chodzi. I właśnie to jest gdzieś tam minus, kurde, Hellcata. Gonzo, to ja nie wiem, czy on w ogóle umie po angielsku. Fuck. No to teraz będzie beka. Bo oni jadą do Gonza, a ja mu nie pomogę. Bo problem jest taki, że ja nic nie widzę. Mogę tylko tak spróbować sobie popatrzeć, ale to nic to nie da. Nie, Gonzo mi chyba nie pomoże. Nie mam co na to zbytnio liczyć, widzę. No kurde, czuję się jak taki chrabąszcz, kurde, przewrócony na plecy, nie? Niby wiesz, że coś się da, ale się nic nie da. No, wjedź we mnie! No! Stary, jeszcze kawałek. Kurde, cały. Ja pierdziul, ale że on mnie uratował stąd. Mimo tego, że to tyle trwało, żeby on się ogarnął, że ja stoję obok niego, nie? Bo ja podejrzewam, że on po prostu
pojechał na punkt i mnie zobaczył odwróconego jak tego żółwia na plecach, na skorupie, to stwierdził, że to jest dobry moment chyba, żeby mnie, wiecie, kopnąć. Ruch w walce to istotna rzecz, ale nie wiem, czy to mi aż tyle daje. O, świetnie. E3 jest zaznaczone. To spróbujemy, no spróbujemy, ale no nic nie obiecuję. Chociaż z tej perspektywy to podejrzewam, że mamy bardzo dobre... No fuck, naprawdę? Co jest kurwa z tym czołgiem? Chyba po nim, co? No po nim, dobra. Nie pytałem. Wyjechałbym jakoś na nich, tylko zastanawiam się jak, kurde, żeby wjechać im na plecy, wiecie o co chodzi. Żeby to miało sens taki totalny. Ale biorąc pod uwagę, kurde, jak ja jeżdżę w tej grze, ja nie potrafię po prostu, nie wiem, kierować tymi czołgami, nie? To jest gdzieś tam największy minus. Bo gdybym ja dobrze kierował czołgami, to nie byłoby najmniejszego problemu. Fuck, ale żem trafił. Dobra, typie, gin. Jakby to były APCR-ki, to by byłoby mi szkoda w cholerę, ale że to są APEKi, to tam... Wiecie, tak z przymrużeniem oka na to patrzę, nie? Naprawdę? Ej, ja na... Serio, nie potrafię kierować czołgiem. Wydaje mi się, że dobrze skręcam, okazuje się, że źle skręcam. Ktoś do mnie strzela, ja uciekam sobie tak po prostu. W ogóle ten typ, co do mnie strzela, nie zadaje żadnego damage'a. Żeby było śmieszniej. Biegnijcie w jednej linii. Nie, nad głową. To źle. Dobra. Typowi podciąłem skrzydła. Dobra, wiem, że stamtąd czołg nawala, to jest... Chociaż tyle wiem, że mam jakąś przewagę. Słyszałem te miny. Dzięki typie, że do mnie strzeliłeś. A najśmieszniejsze, że oni miny postawili przede mną, słuchajcie. Że oni te miny postawili przede mną. To w to nie wierzę, nie? Serio, w to nie wierzę. Jak można być takim głąbem, żeby miny postawić przed czołgiem, a nie za czołgiem? Już wiadomo było, że ja się nie ruszę do przodu, tylko pojadę do tyłu. Dzięki, Gonzo! Szczerze to, gdyby Gonzo nie trafił, to uważam, że... Kurwa, przeżyłbym to. W ogóle dwa razy we mnie pierdolnął, żeby było śmieszniej. Jezu, zapomniałem, że to nie Battlefield, kurwa. I wiecie, i tak, kurde, naciskam C, żeby inny widok włączyć. Teoretycznie mogłem wsiąść w działko i ich rozwalić, ale z drugiej strony, wiecie, oddać czołg tak za darmo? Bez sensu trochę, nie? Dobra, idę tam do Gonza na górę. Czy tam jadę bardziej niż idę. No i teraz ktoś Gonzowi tam ciepło robi. Ale on ma head, on się może bawić. W ogóle zauważyłem, że mamy same Hellcaty. Żeby było śmieszniej. Dobra, wyskoczymy, pomożemy mu trochę, co? Siema.
We dwójkę będzie trochę szybciej, tak myślę. We trójkę? Tak, wjedź i jeszcze raz mi w ten czołg, kurwa, to rozstrzelam cię zaraz. Nie, nie wiem, on nie widział tego czołgu, czy co? Kurwa, dostałem. Od jakiegoś śmiecia snajpera z góry. Oj, oj, oj. Jak mi przykro, nie spodziewał się, że ktoś może mieć he. Nie leż tak, typie, no co ty, na pustyni będziesz siedział? No normalnie na takiej patelni ziomuś się zatrzymał, nie? Że nie wierzę w to. Dojrzałem, że tu na górce ktoś może być. Tam jest ziomek na pewno, ale dobra, już go nie ma. Tam był ziomek na pewno, może tak powiedzmy. Tam był ziomek na pewno. Czy oni mają jakiś... Mają jeszcze dużo surowców. Ojojoj, panie. Oni się mogą bawić i bawić. Jedziemy znowu tutaj, tylko mam nadzieję, że tym razem nie zrobię, kurde, z siebie tego... żółwia, nie? Bo naprawdę, tak, kurde, perfekcyjnie wypierdoliłem się na plecy. Czołgów żadnych nie widzę. Tam będą. Teraz jadę trochę niżej, bo jednak jestem trochę za wysoko. A tu ani za wysoko, ani za nisko nie mogę być. Bo za wysoko źle, za nisko też źle. Także wiecie, taka trochę lipa. Jakiś snajper do mnie próbował szczelić, ale chyba mu nie wyszło zbytnio. Dobra, tam jest nasz Hellcat jakiś. W ogóle wszyscy kurde Hellcatami, nie? Nie ma żadnego średniaka, nie, same Hellcaty. Ale muszę się nauczyć jeździć czołgiem w tej grze od nowa, bo... Kurde, kiedyś wydaje mi się, że jeździło się łatwiej, a teraz one jakieś takie nieskrętne są w ogóle. Ja skręcam, a on nie skręca. Górny pancerz, no nie no. Żeby nawet Kubelwagena nie potrafić rozwalić, to już jest serio. Ej, ale to jest trochę dziwne, że... Kubelwagena na 4 strzały muszę wziąć Hellcatem. Nie wiem, czy widzieliście, co z tym typem tu się stało. Makabreska. No ale dobra, słuchajcie, widzimy się za chwilę z lobby. Okej, także słuchajcie, jesteśmy w lobby 3785 expa. To jest naprawdę fajny wynik. Jeżeli chodzi o tabelę wyników, na miejscu 5 byliśmy, więc no... Kurde, mogło być lepiej. 1206 wyniku, jedno zdobycie, 11 na 3 KD. No słabo, naprawdę słabo, no ale jak na Hellcata, który nie był ulepszony w zasadzie, bo apeki to nie jest jakiś tam szczyt techniki, to nie najgorzej w sumie, tak mi się wydaje przynajmniej. Dotarły moje wojska tutaj, tak z ciekawości zobaczę. Dotarły. Gwardie z mechu dwie dotarły i piechota też dotarła, więc świetnie. Moi też wzięli udział, więc ja też sobie coś tam dostałem dodatkowo. 10,5 tysiąca kredytów, prawie 10,5 tysiąca kredytów, 300 funduszu wojennego. Nie najgorzej, ale z tych 10,5 tysiąca ciekawe, ile w plecy jesteśmy. 2000, to 8 tysięcy na czysto. Nie jest to zły wynik, 8,5 praktycznie na czysto, więc całkiem fajnie, jak za taką 25-minutową gierkę. Chociaż zauważyłem, że gdzieś to teraz nie ma większego znaczenia, czym będziecie grać, jeżeli chodzi o tutaj klasę, bo średnio i tak wychodzi, że w te 20 minut jesteście w stanie zarobić 8 tysięcy, więc no, tak to gdzieś tam średnia pokazuje, przynajmniej u mnie w ostatnich meczach. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli podobało wam się to bardzo, to udostępnijcie swoim znajomym. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał. No i to tyle na dziś. Dziękuję wam, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć.